Cześć, siemanko, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. No, jakiś czas znowu nie nagrywałem z tego względu, że miałem ostry zapierdziel. Trzy ostatnie nocki, mało co przespane, ja ledwo funkcjonowałem, a nie mówiąc już tutaj właśnie o nagrywaniu. Co prawda udało mi się dotrzymać tych swoich posiłków, jeśli chodzi o dietę, no ale na nic po prostu nie miałem siły, dzisiaj też przespałem 9-10 godzin. Trzeba było to swoje zmęczenie odespać i tutaj akurat stoję sobie z kolegą jeszcze z naszej firmy, tylko że z ciężarówki, więc trochę taka odmiana, zawsze stałem z buziarzami, a teraz stoję z kolegą z ciężarówki, to znaczy on był też busiarzem, ale teraz przeszedł na ciężarówkę. No nic, bo ja się tutaj rozgaduję, a trzeba zjeść śniadanie, bo muszę zjeść śniadanie do godziny przed, do godziny od wstania z łóżka. No i zaczynamy oczywiście dzień od suplementu. Właśnie moim suplementem jest taka fioleczka, taki ala ekstrakt z ziół chyba jakiś wspomagający po prostu jakieś tam trawienie i chudnięcie. Więc sobie taką fioleczkę otwieram. Wlewam sobie do kubka, o, i po prostu rozcieńczam wodą. Kolejnym moim suplementem są takie dwie tableteczki i tak naprawdę ostatnim, jeśli chodzi na poranek. Ja po prostu zapijam wodą i też coś tam mi tam mają wspomagać. No, yerbę sobie już naszykowałem. Teraz trzeba chwilę poczekać na wodę, to znaczy woda to już mi się tutaj w sumie gotuje, ale musi odstać, żeby złapała odpowiednią temperaturę, takie 80 stopni, żeby po prostu tą yerbę zalać, żeby się fajnie zaparzyła, bo jak się zaleje za gorącą wodą, to wtedy jest taka strasznie, strasznie gorzka. Dobra, ten kolega z ciężarówki ode mnie z firmy dopiero wstał, nie ma ochoty na śniadanie póki co. Ale ja sobie zrobię jajecznicę, tylko taką dosyć nietypową, ponieważ z warzywami, bo nie będzie żadnej kiełbasy. No niestety nie mogę takich rzeczy, jedynie taką szynkę chudą mogę, no ale ona zbytnio do jajecznicy się nie nadaje. Ale zrobię sobie z warzywami, zrobię z cukinią, z papryką, ze szczypiorkiem, to wszystko normalne. No i chyba z pieczarkami, ponieważ nie było kuźwa świeżych pieczarek w sklepie wczoraj, to kupiłem takie w puszce. Jak będą marynowane, no to jednak lipa. Zobaczymy, może one są takie, z tego co tam wyczytałem, no to są po prostu pieczarki pokrojone. No i pewnie zalane jakąś wodą, jeżeli tak będzie to spoko, ale jeżeli są marynowane, no to te jajecznicy się nie nadadzą, no i ich po prostu nie dodam. W sumie bardziej mi wyszły to warzywa z jajecznicą niż jajecznica z warzywami, ale cóż, warzyw to nigdy za dużo, akurat tego mam nieograniczoną ilość do spożycia, nie mam jakichś tam konkretnych limitów, chociaż ja tam wszystko sobie odmierzam na wadze, żeby mniej więcej wiedzieć co, jak i tak dalej. No nic, trzeba się brać za jedzenie, bo już trochę zgłodniałem podczas robienia tej jajecznicy z warzywami czy warzyw z jajecznicą, więc smacznego! No już jakiś czas od śniadania minął, parę kubków yerby też wypiłem, trochę odpocząłem, zrelaksowałem się oglądając jeszcze sobie serial na Netflixie. No a teraz w końcu planuję, chcę teraz zacząć sobie ćwiczyć, bo już od dawna to zapowiadam, mówię o tym, że będę ćwiczył i nic się w tym kierunku nie dzieje. Dlatego korzystając z tego, że mam wolne, mam czas, no to właśnie chcę się dzisiaj trochę poruszać. Zrobię jakąś delikatną rozgrzeweczkę. Potem się lekko rozciągnę, no i parę minut zrobię skakania na skakance i również tam ze trzy serie pompek w jakichś tam niedużych ilościach po to, żeby przyzwyczaić to ciało do ruchu.
a nie od razu na samym początku zarżnąć, bo jak dostanę jakichś mocnych zakwasów, to jutro, pojutrze nie będę ćwiczył. Oczywiście to wszystko jest uzależnione też od mojego czasu w pracy, jaki mocny zapierdziel dostanę, więc trzeba się też z tym liczyć. No i jak dostanę właśnie też mocnych zakwasów, to nawet pomimo tego, że na przykład jutro będę miał czas, bo jeszcze jutro też mam wolne, no to nie będę ćwiczył, bo nie będę w stanie ćwiczyć. Dlatego trzeba się tak powolutku do tego przyzwyczajać. Potem wezmę prysznic, no i będzie trzeba zrobić drugie śniadanie. Jeszcze nie poszedłem się kąpać, bo musiałem trochę odpocząć. No jednak męczące takie, nawet krótkie ćwiczenia, jeśli chodzi o ćwiczenie właśnie po takiej przerwie. Jeszcze do tego oczywiście jak ćwiczyłem, musiało parę osób do mnie dzwonić, więc musiałem podzwaniać. No i teraz przyszła pora na kolejny posiłek, na drugie śniadanie o godzinie 16:30, bo śniadanie zjadłem o 13:30. Więc 16:30 to czas na drugie śniadanie, a zrobię sobie koktajl bananowy. Wróciłem spod prysznica i już się trzeba zabierać za obiad. Co prawda nawet się z nim spóźnię pół godziny z tym posiłkiem, ponieważ jeszcze muszę pozmywać naczynia po śniadaniu, bo będą mi też potrzebne do przygotowania obiadu, więc trzeba się zabierać do roboty, a nie gadać. Kurde, tyle czekałem pod tym prysznicem właśnie, za prysznicem, ponieważ było jeszcze przede mną dwóch kolesi, jeden się kąpał, drugi czekał i ten drugi jak wszedł, to on siedział tam z 20-30 minut, masakra. Więc trzeba się w miarę szybciej kąpać, a nie siedzieć pod tym prysznicem, tym bardziej jak jest taka kolejka. No ale cóż, no co zrobić, trzeba było swoje przeczekać. Dobra, naczynia umyte, teraz pora się wziąć za obiad. W sumie już mam pół gotowe tego obiadu, bo wczoraj gotowałem sobie łososia na parze, do tego ryż, ryż też mam ugotowany, bo akurat ryżu to mogę pół torebki. No i też tak robię sobie, wtedy rozdzielam na dwa obiady. No i będzie właśnie łosoś z ryżem, tylko że już dzisiaj go wrzucę na patelnię. Wczoraj był ugotowany na parze, dzisiaj go na patelnię wrzucę. No i do tego mizeria, tylko mizeria to już nie na śmietanie, a na jogurcie naturalnym. No, w końcu się ogarnąłem. Już po obiedzie pozmywałem. Jak zjadłem obiad, to sobie jeszcze chwilę posiedziałem, pooglądałem film. Pogadałem z mamą, z narzeczoną, ze znajomymi przez telefon. No i teraz jak już jestem ogarnięty, to może w końcu bym wybrał się do tego kolegi z ciężarówki, bo cały czas się wybieram do niego i wybrać nie mogę. Tam na chwilę wpadłem powiedzieć cześć, coś pogadać chwilę, sekundę, jak szedłem pod prysznic. No ale cały czas nie jest mi po drodze. Teraz mam trochę czasu, ponieważ do następnego posiłku mam jeszcze półtorej godziny. No to mogę iść i chwilę z nim pogadać, a potem najwyżej się jeszcze po kolacji pójdzie pogadać.
byłem u kolegi, pogadaliśmy sobie fajnie, no jeszcze pewnie do niego pójdę, tylko wróciłem po prostu do samochodu, żeby zjeść kolację, bo już się zbliżyła ta godzina, w której trzeba zjeść, nawet już jest po czasie, no ale okej, wyrobię się bez problemu. I na kolację dzisiaj kanapeczka z dużą ilością warzyw, sałata, pomidorek, papryczka i te sprawy i tak dalej, żeby bardziej się zapchać tą kanapką, to znaczy zapchać. Lubię taką kanapkę z taką dużą ilością warzyw, a do tego właśnie one są niskokaloryczne, bardzo niskokaloryczne, a witamin jest sporo i naprawdę właśnie jem sobie taką jedną kanapkę i to mi wystarcza. No nic, jeśli chodzi o ten odcinek, to pewnie będzie tyle ode mnie. Tak właśnie wygląda mój dzień, jak mam wolne, jak jestem na diecie. W miarę się staram trzymać tych posiłków, jeść to, co mogę. No i co więcej tutaj dodać? Zapraszam po prostu na kolejne odcinki. Oczywiście również zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Kliknijcie sobie od razu dzwoneczek, a wtedy każdy nowy film, czy też instruktaż dotyczący pracy na busie, będziecie mieć po prostu na wyciągnięcie ręki. No i standardowo też zapraszam do obserwowania mnie na Facebooku oraz Instagramie. Linki znajdziecie nie gdzie indziej jak w opisie. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć, na razie, pozdrawiam.